Otwieram posiedzenie. Pozwolę sobie podziękować wszystkim, szczególnie wędkarzom, za to, że powzięliście Państwo działania. Pan minister, pani minister, kto z Państwa zabierze głos jako pierwszy? Magdalena Goz. Jeśli chodzi o badania, były to analizy w zakresie parametrów takich jak temperatura wody, zawiesina ogólna, tlen rozpuszczony, nasycenie tlenem, chemiczne zawłaszczenie tlenu, ogólne zawłaszczenie. Mam prośbę do Pani, aby Pani nam nie czytała tych informacji, daty i miejsca. Rozumiem. Tylko pani przewodnicząca, jak najbardziej tak, nie mamy z tym problemu. Ja zaraz wydam takie polecenie, aby sparaliżować Centralne Laboratorium Badawcze, więc jakby tu nie ma problemu. Proszę to pytanie. Już jest... Poprosimy o daty pobrania próbek w lipcu. Szanowna Inspekcja Ochrony Środowiska przystąpiła niezwłocznie do poborów prób i... Minister Gróbarczyk. Więc może rozpocznę od tego, czym obecnie zajmują się Wody Polskie. My zajmujemy się kwestią utrzymaniową, prowadzenie stałej obserwacji. My tylko informujemy. Jako ministerstwo przygotowujemy specjalne dokumenty. W tym roku na kanale Gliwickim 17 marca pierwsze śnięte ryby. 29 marca. Kolejny incydent to 14 kwietnia, 18 lipca. Były to po prostu działania wynikające z tytułu oczyszczalni ścieków. Poproszę pana Macieja Miłkowskiego, czy ta katastrofa wpłynie i dotrze do nas w postaci wody, powietrza, żywności? Czy państwo to monitorujecie? Wszystkiego nie monitorujemy, ponieważ zakres odpowiedzialności są bardzo jasne w tym zakresie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Nie ma w tej chwili w zasadzie już przypadków świeżych śnięć ryb. Wszystkie zdechły. Proszę, w tej chwili ma głos Ministerstwo Zdrowia. Bardzo proszę o nieprzeszkadzanie. Pani Przewodnicząca, jeszcze jakby można było mogą zabrać głos przedstawiciele służb. To jest bardzo ważna oczywiście informacja i czekamy na nią. Oddam głos pani Beacie Olejesz, prezesowi Związku Wędkarskiego, reprezentującej dzisiaj związek, jak i samych wędkarzy, którzy jako pierwsi wysłali sygnały. Ja bym chciała tutaj w imieniu moich kolegów, którzy są użytkownikami 13 obwodów na Odrze, zadać panu ministrowi dwa pytania. Czy prawnicy Ministerstwa Infrastruktury rozpoczęli już pracę nad możliwością zawieszenia nałożonego obowiązku jesiennego zarybiania Odry? Czy przygotowali państwo już pisma z deklaracją, że takie podmioty po pierwsze nie będą karane i nie będą im odbierane obwody z tego tytułu? Pani przewodnicząca, bo jeżeli można by było zaproponować formułę jednak wcześniejszych odpowiedzi, bo chcielibyśmy odpowiedzi po prostu poinformować, tak, a trochę jak to 22 osoby, nie wiem jak państwo uważacie, bo komisja zgodziła się na formułę przedstawioną przez przewodniczących, w związku z tym kontynuujemy. Profesor Karaczyn. W ciągu 23 dni pobrano 280 prób na 30 stanowiskach, to znaczy, że jedną próbę pobierano co 6 dni. To jest zdecydowanie zbyt rzadko. Poproszę Juliusza Chojnackiego. Katastrofy ekologiczne rzek zdarzały się i zdarzają na świecie właściwie ciągle. Martwię się, że my w tej chwili koniecznie musimy znaleźć kogoś winnego. Nie. Nie. Urszula Zielińska. Kto był odpowiedzialny za to, żeby połączyć i za to, że nie połączono tych incydentów? Większość z tych incydentów, z tych 8, dotyczyły kanału Gliwickiego. Prawie wszystkie po kolei. Dlaczego służby zostały wysłane bez odpowiedniego sprzętu i w ten sprzęt tam na miejscu dopiero wyposażali je samorządowcy i ludzie, po prostu mieszkańcy i związki łowieckie? Anna Paluch. Kiedy miasto Warszawa przez 2 miesiące 50 szamblarek... Bardzo proszę o ciszę. Głos ma pani przewodnicząca. Do Wisły. Dziękuję bardzo. Rząd. Krótko mówiąc, a propos, nie widzę powodu, żeby ingerować. Proszę łaskawie nie wpadać mi w wypowiedź, bo...
narząd. Więc proszę Państwa. Ale proszę, każdy będzie mógł zabrać głos. Proszę bardzo o proszę. I bardzo proszę, żeby Pani Przewodnicząca zmierzała już do końca, ponieważ oczywiście, czas jest. Ile osób jeszcze, żebyśmy wiedzieli? Panie Ministrze, proszę notować pytania. Na koniec oddam głos celem wyjaśnienia Panu Ministrowi. W tej chwili ma głos Pani Przewodnicząca Anna Paluch. Katastrofa ekologiczna w dorzeczu Wisły, jaką spowodował nieodpowiedzialny prezydent Warszawy, który po prostu... Pani kłamie, to była awaria. Przez każdy, odchodzimy, kto minimalne pojęcie ma o sprawach budowlanych, wie, że plastik zalany betonem nie ma wytrzymałości. I trzeba źle zaprojektowaliście, niestety. Odeszliśmy w tej chwili od tematu. I jeszcze tak, przepraszam, ale... Pan przewodniczący Marchewka. Kiedy śmiercionośna dla rzeki trucizna płynęła Odrą. Jaka? Udawaliście, jaka? Proszę że powiedzieć, jaka? Nie ma oficjalnej stanowiska i nie jest to wtęć. Proszę nie wsiadzić dezinformacji. Jest pan na komisji. Panie ministrze, chcieli, żeby tak tam bardzo pan chce odpowiadać na pytania, to liczę, że będzie pan do samego, do ostatniego pytania odpowie pan na wszystkie robicie pytania. Dezinformację. Tej... Panie ministrze, Ozdoba jeszcze raz przywołuje pana do porządku. Pan jest jednym ze współodpowiedzialnych, więc radziłbym tutaj wstrzemięźliwość. Tylko żebyśmy, że mówimy, że są toksyny, to panie pośle, nie, panie ministrze, nie udzielono panu głosu i bardzo proszę się nie wtrącać. Przepraszam bardzo, ale pan przedstawiciel rządu właśnie usiłuje zerwać to komisję. Proszę państwa, na mojej z tego komisji... co widzę, to rząd usiłuje odpowiedzieć na pytania, które na się mojej państwo zadali, a wy nie dopuszczacie rządu do głosu. Na mojej komisji tego typu zachowanie jest niedopuszczalne i będziemy interweniować. To jest wspólne posiedzenie komisji. Pan nie ma swojej komisji. Więc jeszcze raz podkreślam, na komisji, którą prowadzę. Panie ministrze Ozdoba, pan jest za to współodpowiedzialny i pan nie zakrzyczy tej waszej niekompetencji. Kiedy ta trucizna płynęła Odrą, to wasz wiceminister mówił, że można w rzece się kąpać. Jaka substancja? Pan poseł Rzepa, pani poseł Lenartowicz, pani poseł Joanna Mucha. Mam wrażenie, szanowni państwo, że wy coś ukrywacie. Wy być może dobrze wiecie, kto to zrobił, tylko boicie się powiedzieć, że to być może jest spółka Skarbu Państwa. Mezytylen, substancja, która jest używana w obrębie kanału Gliwickiego i Kędzierzyńskiego. Ja pytam, co się z tym mezytylenem stało? Czy pojawiał się i znikał? Proszę następnie w tej chwili teraz panią z Centralnego Laboratorium, w tej chwili. Proszę o odpowiedź, jakiego typu sole. Proszę tego, w jaki sposób wyglądają te sole. Kto będzie dokonywał utylizacji tych sole? I kto za to zapłaci? Bardzo proszę, pan poseł Nitras. Pani prezes Związku Wędkarskiego, która w ostatnich dniach i ona, i wszyscy wędkarze tak Polakom zaimponowali. Pani prezes, tak naprawdę ja zrozumiałem tak pani wypowiedź, się boi, że ta sytuacja, ta katastrofa zostanie wykorzystana przeciwko Związkowi Wędkarskiemu i że rozwiążecie z nimi umowę. Pani poseł Paluch mogłaby nie machać niczym. Panie ministrze Ozdoba. Przecież Polacy się dowiedzieli 2 dni temu, że pan się w ogóle środowiskiem zajmuje. Pan się nie ma ani doświadczenia w tej materii, ani wykształcenia. Agnieszka Górska, dzisiaj nie mamy czasu na zajmowanie się, myślę, fałszywymi oskarżeniami. Ten rząd jest inny. Obecnie naszym podstawowym, myślę, zadaniem i celem jest to, aby zniwelować środowisko naturalne. Serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy dzisiaj zabierali głos. Merytoryczny głos. Poproszę pana posła Wieczorka. A przyczyna tego całego bałaganu to jest powstanie Wody Polskie. Ja pamiętam, jaki tam był gigantyczny chaos Wody Polskie. Chaos decyzyjny. Tak zresztą jest do dzisiaj Wody Polskie. Poproszę Jacka Protasiewicza. Dowiedzieliśmy się, że wszystko jest pod kontrolą. Tak jakby nie było faktu, że wyłowiono 100 ton martwej ryby. 100 ton to jest waga całkiem nierodnego wieloryba. Bardzo dziękuję. O głos poprosił pan przewodniczący Dariusz Bąk. Opozycja potrafi działać na rzecz złego wizerunku Polski. I szkodliwie. Dziękuję za uwagę. Artur Łącki. Jakie są procedury w takiej sytuacji? Kiedy dostajemy alert? Kiedy ludzie dostają alert o niebezpieczeństwie? Czy wy zwariowaliście w ogóle? Czy wy naprawdę chcecie pozabijać ludzi? Pani poseł Kotula. Kłamiecie. I manipulujecie. Pan poseł Joński. Dzisiaj z posłem Szczerbą byliśmy na kontroli poselskiej w Wodach Polskich. To się włos na głowie jeży. Pokazali nam pracownicy zarządzenie na przykład. Zarządzenie dotyczące munduru. No, ale oprócz tego oczywiście zakupiono 317 samochodów, do tego oczywiście cateringi, to wszystko jest. Jeśli ktoś zatruwa, oni mogą maksymalnie nałożyć mandat w wysokości 500 zł. Maks.
500 zł. Zapytaliśmy się, co słychać u pana prezesa D. 12 został natychmiast odwołany. 15 poszedł na urlop. Pan prezes się nie spakował, dalej jest prezesem. Proszę pana posła Szczerbę. Najczęściej powtarzane słowo, które też dzisiaj słyszeliśmy w Wodach Polskich, to jest niezwłocznie. Przystąpiła niezwłocznie do poborów prób i... Kiedy zadziałaliście? Na niezwłocznie. Kiedy były pobrane próbki? Niezwłocznie. Żądam informacji, co się dzieje z panem prezesem Dacą. Czy on jest prezesem nadal, czy nie? Decyzją pana premiera wczoraj pan minister Adamczyk podjął decyzję odwołującą pana prezesa Dacy. Znaczy podjął decyzję? No odwołał, no. Tak. Jeszcze z jaką datą odwołał? Z jaką datą odwołał? Jeszcze raz mówimy i mówię, że z datą wczorajszą. Czy jest nadal pracownikiem Wód Polskich? To jest pytanie. Znaczy, pan Szczerba jest fantastyczny facet, nie, no, ale jak mówię panu, że odwołali go, to go odwołali. Ale pracuje w Wodach Polskich? Przecież jest odwołany, to ale jak czy na innej funkcji pracuje w Wodach Polskich? No nie. Nie pracuje, w ogóle pracuje poza wodami, znaczy nie pracuje w Wodach Polskich. Pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Kluczowe pytanie jest takie, kto o się dowiedział? Czy Gioś od Giosiu, czy Gioś od Wiosiu? Poseł Frysz, tak. Czym Wody Polskie zajmowały się w ostatnich miesiącach? Walką nie z kim innym, jak z Polskim Związkiem Wędkarskim. Zajmowali się tym, by zabierać kolejne obwody rybackie PZW. Pan poseł Hoc. Wasz poziom waszej ignorancji i arogancji jest tak wysoki, że nie mieści się w żadnej skali. A odwrotnie proporcjonalnie do waszej odpowiedzialności. Proszę nie dyskutować. Wasz poziom odpowiedzialności jest tak skandalicznie niski, że nie mieści się w żadnej skali. Dziękuję bardzo. I teraz, panie przewodniczący, to są refleksje dopiero. Nie ma żadnej choroby zakaźnej. Jest profesjonalizm, jest troska i jest roztropność. Poprosimy pana ministra o zdobycie. Gdzieś oglądają nas Polacy, którzy są zaniepokojeni sytuacją związaną z Wodrze. No, z historii Polski zdarzało się sytuacji z masowego śnięcia ryb. Informacja o rtęci była niesprawdzona. Tak naprawdę ta próbka, słuchajcie, była po prostu niewłaściwa. Nie ma stwierdzonego rtęci. Donald Tusk bazuje na informacji niesprawdzonej, bo ktoś coś powiedział. Ministrze, prosimy o odpowiedzi na pytania. Rozumiem, ale jakby pani mogła nie przerywać. Ja pani przerywałem. Dobrze, spokojnie. Gdzie są w takim razie też ci wszyscy specjaliści, którzy mówili właśnie o tych, czy są te zdjęcia innych zwierząt niż też ryb, czy też skorupiaków i ślimaków. Rozmawialiśmy na temat, bardzo ważne, na temat, chodzi o środowisko. Zostawmy tą politykę. Zostawmy, jeżeli mogę, to już będę kończył. Chciałbym, żeby pan odpowiedział na te pytania, które zostały dzisiaj przedstawione. Teraz ja odpowiadam, prawda? Było pytanie, kiedy było pytanie ryb. Ja nie jestem z Ministerstwa Infrastruktury, przepraszam, Rolnictwa, więc jakby znajdziecie, jak to wygląda i się... Bo się znacie, tylko że nie sprawdziliście. Panie ministrze, to pytanie już było kilkadziesiąt pytań do pana. Dobrze. No ale jeżeli pani odróżnia mnie z Ministerstwem Rolnictwa, no to ja mam zrobić. To współpracownicy pana powinni byliby... To były pytania do pana. Ale które pytania? To niech pan powie, trzeba było notować. Brak odpowiedzi, myślę, że dla ludzi inteligentnych jest też odpowiedzią. Pan minister Grubarczyk. 2009 rok. Proszę znaleźć dokumenty z tej katastrofy na Bugu. Tutaj głównie PZW pełniło rolę czyszczącego. Żadna instytucja państwowa nie uczestniczyła w tym. Wracając do pytania pani prezes Olejacz, zarybianie zaczną się dopiero zarybienia 15 września. Nikt tego zarybiania nie będzie państwu nakazywał realizować. Czy możemy otrzymać to na piśmie? Ależ tak. Amury, które mają 2 metry długości, z sumy ponad 2 metry długości. Jak państwo mówicie, renaturalizacją na bagnach. Tu potrzeba po prostu inwestycji. Wody Polskie betonują, żeby ratować te, przede wszystkim te zasoby na kanale Gliwickim. Rura, która idzie pod powierzchnią. A kto to wiedział o tym? Musimy przeprowadzić małą retencję, średnią retencję i dużą retencję. Proszę zwrócić uwagę, nie ma węgorza padniętego. To są takie na gorąco oceny z Wód Polskich. Panie ministrze, węgorz tonie. Mała jama brzuszna i dużo mięsa. Jest okej. Okay. Można poczytać na ten temat. Ostatecznie i tak będziemy kompetencyjnie zwiększać swoje możliwości, tak żeby ostatecznie Wody Polskie w 100% zawiadywały. Czy Wody Polskie zgłosiły 26 czy wcześniej informacje o tym, co się dzieje na Odrze
jako instytucja odpowiedzialna za gospodarkę wodną. Przykro słuchać rzeczywiście tych słów, jakie tutaj padły pod kątem pracowników Wód Polskich. W związku z tym bardzo ich proszę, żeby się aż tym tak bardzo nie przejmowali. Panie prezesie, bardzo proszę do rzeczy. Dostał pan polecenie wypowiedzi, odpowiedzi na pytanie. Jesteśmy przy tej tragedii od samego jej początku, to znaczy od 26. To pracownicy Wód Polskich, a dokładnie kierownik stopnia wodnego Lipki w Oławie, zauważył śnięte ryby. Powiadomiliśmy m.in. Polski Związek Wędkarski, to my powiadomiliśmy Polski Związek Wędkarski. Proszę panie prezesie, proszę kontynuować. I jednocześnie... Panie prezesie, da już pan spokój. Dobrze, jasne. Ale to są... Ale nie mogę, ja tego nie mogę słuchać. Bardzo proszę, bardzo... Bardzo proszę... To są kłamstwa i to trzeba przerwać. Każdy widzę ma tu swoją prawdę. Bardzo proszę, panie prezesie. Co są z tym proszę państwa, jest? Panie pośle, mówię. Bardzo proszę. Niech poseł śledczy się uspokoi. Naprawdę, jutro nowe śledztwo zrób i się naprawdę zajmie czymś innym. Jesteśmy niekompetentni i w ogóle się nie przejmujemy. Od razu przystąpiliśmy do odławiania tych śniętych ryb. Nie było takiej potrzeby, żebyśmy się bezpośrednio angażowali, jeżeli chodzi o wyciąganie śniętych ryb. Tak się naprawdę nie robi. Trzeba podziękować błotnym ludziom. Trzeba błotnym ludziom na początku podziękować. Bardzo przykro, że państwo nie doceniacie roli i znaczenia Wód Polskich. Problem polega na tym, że państwo dzisiaj informujecie społeczeństwo i nas posłów, że każda instytucja działa poprawnie. To bardzo proszę resort rolnictwa. Chciałbym tak się odnieść do tych wielu pytań, które padły, ale odpowiedzi. Panowie posłowie, pan poseł Szczerba i pan poseł Joński, może by poczekali, to nie decyzja w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, panie pośle. Może warto by było wysłuchać, bo mówiąc szczerze, wychodzicie, rzucacie hasła, dużo haseł, mimo woli, nie wiadomo do czego się odnosicie i wykonujecie kolejną kontrolę w ramach mandatu poselskiego, a nic praktycznie nie wnosicie do podejmowanych ruchów. Może warto byłoby przeczytać takie pojęcie, zwrócić takie pojęcie jak kodeks pracy. I wtedy panowie posłowie, bo panowie parlamentarzyści mają tylko doświadczenie. Dlaczego pan pije do nas? Bo panowie parlamentarzyści, jak chcieliby sprawdzić, co to jest kodeks pracy, to pewnie. Do pana, ale my nie mieliśmy pytań do pana. My nawet nie wiemy, jak pan się nazywa. Moment. Przedstawicielem rządu Rzeczypospolitej. Bardzo proszę pana ministra z resortu rolnictwa o odpowiedź na zadane pytania. Jednego z posłów ścisnęła koszulkę i musiał opuścić widocznie też to posiedzenie. Będziemy kończyć już. Nie otrzymaliśmy na większość pytań dzisiaj odpowiedzi.